Dzień dobry i witajcie tego wspaniałego dnia. Dzisiaj nie mam dla was długich wstępów. Od razu zapraszam do wysłuchania. Choć uczciwie od razu też uprzedzam, że znów będziecie słyszeć dźwięki myszki i klawiatury w tle. Do 15 grudnia nadsyłać można pracę na konkurs Pygmalion Fantastyki, organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych. Do 17 lat i od 18 lat. W obu kategoriach przyznane zostaną trzy nagrody. Odpowiednio 700, 500 i 300 zł za miejsca od 1 do 3. To bardzo praktyczne podejście, a kwoty nagród są wysokie. Zakres tematyczny też jest bardzo szeroki. Fantasy, science fiction i horror z własnym, oryginalnym światem przedstawionym. Limit 25 tysięcy znaków ze spacjami w zupełności wystarczy do opowiedzenia ciekawej historii. Warto się więc wysilić, spiąć w sobie i olśnić świat swoim talentem. Link do szczegółowego regulaminu znajdziecie w opisie. Dzięki uprzejmości użytkownika Niwad9 mogę poinformować was, że książka Narodziny i rozkwit Polskiej Rzeczpospolitej Mangowej dostępna jest do pobrania z repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego. Myślę, że jest to ciekawa pozycja i warto poświęcić jej uwagę. Książek stanowiących próby naukowego podejścia do fandomu nadal jest stosunkowo niewiele. I nie mówię tu tylko o fandomie mangowym, ale też o wszystkich innych. Na moje osobiste zainteresowanie wpływa też fakt, że uważam, iż fandom mangowy i fantastyczny mają ze sobą wiele wspólnego. Oba były ignorowane i wyszydzane przez długi czas. Dopóki nie okazało się, że nerdy i weeby też mają pieniądze i trzeba się z nimi liczyć. A że książka dostępna jest za darmo, to tylko dodatkowa zaleta. Link macie w opisie. Okruchy. Pojawiły się pewne kontrowersje związane z okładką listopadowego numeru Nowej Fantastyki. Wszystko wskazuje bowiem na to, że została ona wygenerowana w całości lub w znacznej części przez sztuczną inteligencję. Co, jak łatwo się domyślić, nie wszystkim się spodobało. I z jednej strony rozumiem, bo to musi być cholernie demotywujące dla ludzi, którzy uczyli się rysować przez całe lata. Z drugiej strony ciężko kłócić się z efektem, który wygląda, moim zdaniem, oszałamiająco. Trzeba będzie poczekać na więcej informacji, bo jeśli to tylko wspomaganie sztuczną inteligencją, to nie stało się nic niezwykłego. Ale jeżeli jest to pierwszy polski magazyn z okładką AI, to może mieć pewną wartość kolekcjonerską, historyczną albo zwyczajnie memiczną. Powiedziałbym, że będę śledził tę dyskusję z uwagą, ale komentarze na Facebooku są tak pełne fałszywych porównań i równi pochyłych, że ciężko mi się na tym skupić. Poczekam więc na jakieś wnioski. W sobotę 25 listopada odbędzie się ogólnopolska, online'owa, konferencja naukowa Potwory, Stwory, Monstra, Obcy, organizowana przez Ośrodek Badawczy Fakt Fikta oraz Porównawcze Studia Cywilizacji UJ. Pomysł w sumie ciekawy, ale obawiam się nieco o realizację. Konferencja jest 25, a abstrakty nadsyłać można do 8. Dość mało czasu, jak sądzę, żeby dokonać przesiewu. Ale z drugiej strony w zgłoszeniu trzeba podać aktualną afiliację i profil badawczy. Więc wątpię, żeby konferencja została zalana gówno zgłoszeniami. Cóż, poczekamy, zobaczymy. Konferencje online to ciekawy pomysł. W dniach od 24 do 26 listopada w Krakowie odbędzie się konwent Imladris. Konkretniej zaś to jego 21. edycja. Dostępna jest już preakredytacja, 80 zł. Dostępne są punkty programu, sporo ciekawych rzeczy. Nic, tylko sprawdzić, co nas interesuje. Imladris to nie jest konwent, który potrzebuje dużo promocji. Po internecie coraz śmielej krążą plotki na temat wejścia serwisu Crunchyroll do Polski. Serwis IGN donosi, że przesmykiem na polski rynek miałoby być Amazon Prime. Plotka w prostej linii bierze się z faktu, że Crunchyroll będzie dostępny niebawem nie tylko dla amerykańskich użytkowników Prime'a, ale też brytyjskich, kanadyjskich i szwedzkich. A że kiedyś na Pyrkonie przedstawicielka Crunchyrolla wspomniała, że chcieliby na nasz rynek wejść, to pole do spekulacji jest całkiem szerokie. Sam chętnie bym to zobaczył. Z polskich napisów nie korzystam, ale rozwinięcie się sceny aktorstwa głosowego to coś, co strasznie by mnie cieszyło. Zwłaszcza w pozycjach dla młodszych odbiorców. Jak zwykle jednak. Poczekamy, zobaczymy. Zapowiedzi. Znamy już datę premiery serialowej adaptacji Fallouta. Będzie to 12 kwietnia przyszłego roku. Zaskakująco szybko,
żeby być całkiem szczery. Zwłaszcza biorąc pod uwagę prawie całkowity brak materiałów promocyjnych. Choć to akurat może i lepiej. Forbes, do którego linkuję, zauważa też, że serial musiał zostać napisany i nakręcony przed strajkami scenarzystów, które dotknęły wiele innych produkcji. Cóż, pozostaje czekać na recenzję. Serial ukaże się na Amazon Prime. Serwis Deadline donosi, że powstaje reboot filmu Nieśmiertelny. Znanego, choć leciwego już tytułu. Wszystko wskazuje też na to, że główną rolę zagra w nim Henry Cavill. Budżet filmu ma być wysoki, ponad 100 milionów dolarów. Ciekawe, jak wyjdzie. Oryginał doczekał się 4 sequeli i 3 seriali, więc ciężko będzie mu dorównać. I to już wszystko, co mam dla Was w tym tygodniu. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia za tydzień. Paskud!